Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w bardzo dobrym humorze, ponieważ rozpakowywać będziemy w sumie pierwsze słuchawki od firmy Roka, takie pełnowymiarowe, które dane mi będzie testować, ponieważ jak pamiętacie, były tam kiedyś Rokat Siva, czyli takie słuchawki dokanałowe, takie maleństwa. Natomiast tym razem przyszły do mnie pełnowymiarowe, pełnoprawne słuchawki z serii Rokat Cave. I nie dość, że słuchawki nauszne, wręcz wokółuszne, to jeszcze słuchawki w systemie 5.1 i to nie jakimś wirtualnym, udawanym, tylko prawdziwe 5.1, czyli kilka głośników w każdej muszli. Brzmi ciekawie. Model, o którym mówię, to Rokat Cave XTD 5.1 Analog, czyli najnowsza wersja tych słuchawek i prawdopodobnie też najbardziej zaawansowana, najlepsza. Ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem nie przedłużając, zabieramy się za rozpakowanie. Dobrze moi drodzy, więc przed nami jedne z takich słuchawek, przy których po prostu nie mogę doczekać się rozpakowania i rozpoczęcia testów. Słuchawki, o których słyszałem już dawno temu sporo dobrego, były jakieś newsy, zapowiedzi, są to Rokat Cave XTD 5.1 wersja analogowa, czyli słuchawki Real Surround, nie jakieś emulowane, wirtualne surround, tylko naprawdę mamy tutaj kilka małych głośników. I nie jest to też headset tani. Co do cen, to powiem Wam dokładnie już w recenzji, ponieważ wtedy będę miał dokładne informacje i też wtedy się dowiecie, kiedy będzie można i gdzie je kupić. Z informacji na pudełku. Prawdziwy Surround 5.1, bardzo dobry komfort i lekka konstrukcja, zaawansowany pilot oraz izolator zakłóceń. Dokładnie o co chodzi jeszcze nie wiem. Oczywiście trzeba będzie się zapoznać dokładnie z tymi słuchawkami. I mamy tutaj cztery przetworniki po 40 mm, czyli naprawdę fajnie. Jakąś funkcję wibracji, funkcję pilota oraz też możliwość słuchania w zwykłym stereo. Z drugiej strony widzimy też taką podstawkę bardzo fajną pod pilota. Mamy rysunek przetworników, pałąku, mikrofonu oraz padów. No, z tyłu naprawdę dużo, dużo informacji, natomiast co nas interesuje tutaj, to specyfikacje. Zobaczcie. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, czułość słuchawek 115 dB, 40 mm przetworniki, 32-ohmowa oporność oraz jeszcze mamy tutaj specyfikacje przetworników wibracyjnych i specyfikacje mikrofonu. Zobaczcie tutaj. Czułość minus 32 dB przy paśmie od 10 Hz do 10 kHz. Kabel aż 3 metry i 335 gram wagi. Zważymy je sobie w recenzji do potwierdzenia, natomiast już pora je rozpakować nareszcie. Ok, udało się włamać do pudełka, było naprawdę mocno zamknięte, ale już wydostałem całą zawartość. I moi drodzy, trzeba też oswobodzić, więc chwilka. Dobrze, słuchawki już wyjęte. Była też ta podstawka pod pilota, którą widzieliśmy na obrazku, więc fajnie. Moi drodzy, już patrzymy po kolei, jest tego tyle, że nie wiem za co się zabrać. Tutaj mamy informacje oraz Quick Install Guide. Jak spojrzycie na kabel, zobaczcie, mamy tutaj kilka mini jacków, zapewne do podłączenia do karty dźwiękowej obsługującej dźwięk 5.1.7.1 i mamy też USB. I teraz po co ten wtyk USB? Moim zdaniem jest to zasilanie tych wibracji, ponieważ przez same mini jacki nie dostarczamy jakby prądu do słuchawek. Jeśli mamy w słuchawkach jakieś podświetlenie na przykład, to zawsze mamy też wtyk USB. Chyba nie ma tutaj karty dźwiękowej w tych słuchawkach, ale to sobie przetestujemy. W każdym razie to zamienia się potem w grubszy przewód. Mamy opaskę, uporządkowane te 3 metry kabla. Natomiast później dochodzimy do masywnego i ciekawie wyglądającego pilota. Tu mamy pokrętło, prawdopodobnie regulację głośności ogólnej. I widzę, że mamy tutaj też poszczególne głośniki. Czyli
możemy sobie indywidualnie wyregulować każdy z głośników, czyli przód, środek, subwoofer i tył. Przełącznik trybu filmowy, gamingowy i włącznik, wyłącznik mikrofonu. No, pilot też mamy clips. Pilot, powiem Wam, że po raz pierwszy od dawna wykonany naprawdę solidnie, robi wrażenie takiego kawałka dobrej roboty, a nie takiej pustej, plastikowej skorupy, jak to w większości słuchawek, czyli po prostu rokat, solidna, niemiecka robota. Następny kabelek robi się troszeczkę cieńszy i dochodzi nam do samych słuchawek, które już Wam pokazuję. Zobaczcie, headset naprawdę dość duży. Powiem Wam, że nie czuć tych 330 gram, wydają się być dość lekkie. Zobaczcie, pałąk, logo Rokata, tworzywo wysokiej jakości, bardzo elastyczne i mamy mięciutką, ulala, bardzo, bardzo mięciutką poduchę obszytą materiałem. Natomiast na nausznikach mamy już skórę i to są naprawdę grube, ale dobra, po kolei. Prowadnice, plastik, ale dobrze zakotwiczony, chyba głęboko to wchodzi oraz też dość grube, więc można to wybaczyć. Mamy też podziałkę, więc dokładnie sobie można ustawić. Rozszerzają się mocno, więc na każdego się dopasują. Mamy też tu spięty mikrofon na czas transportu. Mikrofonik odginany, też możemy dogiąć sobie jego końcówkę. Mam tutaj takie elastyczne ramię z gumy i logo producenta Rokat Cave XTD, model słuchawek oczywiście. Elementy, powiem Wam, dużo plastiku, ale dobrej jakości, częściowo gumowane tworzywo, częściowo zwykły plastik matowy. Elementy błyszczące też są jako ozdobniki, ale nie ma ich dużo, więc same te tutaj obudowy wyglądają bardzo prosto, elegancko, a robią wrażenie takich, no już naprawdę konkretnych. I mamy tutaj takie fajne otwory wentylacyjne. Bardzo ładnie to wygląda. I moi drodzy, za dużej ruchomości nie mamy. Nie możemy ich odgiąć o 90 stopni. Natomiast jakoś tam się troszeczkę ruszają. Oznaczenia mamy tutaj prawa, lewa. Więc jeśli spojrzymy do środka, to mamy wycięcia poduszy. Być może się to zmieszczą. I mamy naprawdę grubą, mięciutką skórę z dużą ilością wypełnienia. Jak widzicie, tu jest tego więcej, tu jest mniej, więc ma to też się pewnie dopasować do kształtu głowy, a czy całe uszy się tutaj mieszczą, dowiecie się już w recenzji. Tak więc powiem Wam tak, pierwszy rzut oka, wrażenia niesamowite, słuchawki wyglądają po prostu świetnie. W ogóle pierwsze słuchawki nauszne, które mam okazję testować od Rokata, były, pamiętacie raz, słuchawki dokanałowe Rokat Siva, bardzo fajne zresztą. Natomiast tu mam już taki naprawdę jeden z flagowych modeli i mam nadzieję, że testy będą niezwykle ciekawe. Po wyniki zapraszam Was za jakiś czas, recenzja będzie na pewno obszerna. Sprawdzimy mikrofon, sprawdzimy wygodę tych słuchawek oraz wszystkie funkcje. Tak więc na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę, zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie często na kanał, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Pozdrawiam Was, cześć!